Chodzą cudownie i to jeszcze będą mi kazały tańczyć. Zapraszam na spotkanie ze szkołą tańca Espaniola! Gdybym miał wykonać jakikolwiek element tego pięknego tańca. Tańca, proszę Państwa, który Państwo oglądali, przygotowała i zajęła się tak zwaną choreografią Kamila Soszka, zarazem będąca tutaj na scenie jedną z tancerek, instruktorka szkoły tańca Espaniola. A ten taniec, który Państwo oglądaliście, ten taneczny styl, nazywa się komercjal, tudzież komercjal. Pewnie mi to wyjaśni Aleksandra Długosz-Bidzińska, która po mojej prawej, a Państwa lewej stronie, przy burzy oklasków rozentuzjazmowanego tłumu wchodzi na scenę. Dzień dobry! Mikrofon mile widziany. Znajdziemy drugie sito? Byłoby miło. Dzień dobry. Czekaj, dam Ci mikrofon, będą Cię Państwo lepiej słyszeć. Państwo mają nieodparte wrażenie, że byli zachwyceni tym pokazem tanecznym, że to naprawdę wpadło do serca wszystkich obecnych tutaj pod sceną. Raz, dwa, trzy, halo, halo. Halo, halo, dobry wieczór, witam Państwa dobry bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Aleksandro, cieszę się, że Ciebie widzę. Te owacje publiczności świadczą o tym, że naprawdę są pod wielkim wrażeniem tego układu choreograficznego, to przecież jeden dopiero z trzech. Będziemy jeszcze mieli dwa kolejne. Zapytam Cię o jedną rzecz. My jesteśmy, wychodzimy z tak zwanego okresu popandemicznego. Ja wchodząc na scenę, wciągam brzuch, co by publiczność nie widziała, że się człowiek w domu trochę posiedział przez te ostatnie miesiące. Niestety tak było. Taniec jest chyba bardzo dobrą formą poprawy kondycji. Ten ruch, który oferuje wszechstronny rozwój każdej komórki naszego ciała, to jest bardzo dobra decyzja, aby się wziąć do roboty. Zdecydowanie. Po pierwsze, udzielają się endorfiny, czyli nasz humor się poprawia, natomiast nasze ciało się wzmacnia, rozciąga, wysmukla i wyglądamy, czujemy się lepiej. No nie da się ukryć. Widziałem tutaj Twojego małżonka i córeczkę. Też tańczycie tak w domu rodzinnie, familijnie? Zdarza się? Zdarza się. To jest też niezwykła forma takich zawierania ciepłych, fajnych relacji. Nawet w domu, w rodzinie. To nie jest tylko tak, że my musimy przecież popląsać na dyskotekach, imprezach wszelakich, żeby zadać szyku, ale to też cementuje takie familijne relacje. Zdecydowanie tak, a córka, która ma dopiero 6 lat, bardzo uczy się i zwraca uwagę na to, co ja robię, stara się naśladować i gdzieś tam idzie w moje ślady, czy pójdzie, się okaże. To będzie jej decyzja. Mąż też tak dobrze tańczy? Dziękuję. Proszę Państwa, chciałbym zapytać, co to znaczy styl komercji? Komercjal to jest taki styl, który widujemy zazwyczaj w teledyskach, w programach, na koncertach, na imprezach na żywo. Taki styl, w którym specjalizuje się właśnie Kamila Soszka. Dawno się nie widzieliśmy, spotkaliśmy się podczas ostatniego wydarzenia Święto Lnu, to było ze 3-4 lata temu, więc proszę o wyrozumiałość. Chyba tak. No mniej więcej, od tego czasu włosy mi się z góry sunęły na brodę, jakoś tak się stało. Chciałbym zapytać o takie sukcesy, które przez te ostatnie 3-4 lata udało Wam się osiągnąć, bo jest ich na pewno bardzo dużo.
Mówimy tutaj właśnie o przestrzeni 3-4 lat. Niestety dwa ostatnie lata były dosyć mocno zawieszone, natomiast 3-4 lata to dużo, dużo występów na żywo i właśnie przed tak wspaniałą publicznością, jaka jest w Żerdowie. Dziękuję serdecznie. A ja dziękuję Tobie jeszcze za jedną rzecz. Kolacja jest zupełnie zasłużona, nie tylko ze względu na to, co Państwo widzieliście, ale Aleksandra to także taka lokalna patriotka. Pierwsze słowa w nocie biograficznej: Żyrardowianka. I to zawsze podkreślasz z całą dumą i to bardzo cieszy. Proszę Państwa, Państwo wyglądacie na takich, co potrafią tańczyć salsę. Dobrze powiedziałem? Zdecydowanie. A może tak zaszalejemy, bo za chwilę na scenie prezentować się będą pary taneczne, które zatańczą salsę. Marzena i Zbyszek Mireccy oraz Ania i Marcin Słowek. Choreografia i przygotowanie tego układu tanecznego to Twoja robota. Ale gdybyśmy tak zaproponowali publiczności, żeby oni po tej stronie barierek, także patrząc na to, co się dzieje, tutaj popląsali i może tak zrobimy taki taneczny żyrardów, co to na to? Cudownie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do spróbowania jednego podstawowego kroku salsy. To pokaż, jak to wygląda Państwu. Ja może się niestety odwrócę, żeby było Wam wygodnie powtórzyć. Z lewej nogi zaczynamy do przodu, krok, raz, dwa, trzy i z prawej do tyłu, pięć, sześć, siedem. Uprzedzę pytanie, które się naradza zawsze w głowie, że na 4 i 8 robimy pauzę. Próbujemy? Próbujemy. To może będziemy patrzeć na Państwa, jak Państwo tańczą, a Państwo tutaj ewentualnie spróbują podjąć się tego zadania. Czas na salsę. Marzena i Zbyszek, Ania i Marcin. Zapraszam serdecznie, chodźcie do nas! A Państwo do roboty! Ze mną chciałbym chwilę z Wami porozmawiać. Proszę Państwa, przypominam, oglądaliśmy salsę. Kto tańczył, bo ja się zagapiłem, ręka do góry. O, Pani to widziałem, słyszałem, o tym już pisali, o tym w wszystkich mediach żywardowskich. No dobra, cześć, mam mikrofon, chętnie Wam go przekażę. Dzień dobry, miło Was widzieć.
Nie mogę sobie odmówić tej przyjemności. Chodźcie do przodu takiej gwiazdy, gdzie tam się z tyłu będziecie chować, ale muszę zadać to pytanie. Chciałbym zapytać was, korzystając z obecności już tutaj na scenie, jak to jest dzielić taką taneczną pasję z partnerem, żoną, małżonkiem? Opowiadaj, czy to nie jest tak, że na przykład w domu, nie wiem, jest afera jakaś, no tam kotry się drą, różne rzeczy się zdarzają, a nagle się fikać na parkiet. Wypowiem się za wszystkich, bo wszyscy jesteśmy w podobnym wieku i podobne mamy tutaj dzieci w podobnym wieku, również podobne zainteresowania. Wnuki jeszcze nie, mamy małe dzieci, więc dzieci również podzielają pasję taneczną, chętnie z nami przychodzą na treningi, tak więc można to pogodzić. No i to piękna odpowiedź. A te treningi to tak bardziej panie wycisnąć, ciśnięcie tych swoich facetów, żeby chodzić, czy to panowie bardziej was namawiają? Trochę my bardziej panie ciśniemy. Ale rozumiem, że... Dobra, zdecydowanie panie, no. Panie cisną, ale w ramach, że tak powiem, rekompensaty panie później siadają przed telewizorem i oglądają mecz piłki nożnej, na przykład popijając browarek. Podajemy piwo. O, to jest też bardzo dobry układ choreograficzny. Można poćwiczyć się ewentualnie, zapraszam. A czym są dla was w ogóle same te treningi? Czy to jest takie wyzwanie, powiedziałbym, sportowe, czy to jest może takie... To taka czysta pasja, hobby, a może sposób na życie? Nie no, sposób na życie to nie, tak nie zarabiamy, ale mamy dużą zabawę, sprawia nam to wielką radość. Zabawa, czas spędzony z super ludźmi, dużo ruchu. Przełamujemy też swoje słabości, tak jak na przykład dzisiejszy występ. Tą choreografię przygotowaliśmy w 2 tygodnie, więc jest stres, ale pełna satysfakcja. Niesamowite marzenie, dobrze pamiętam. Bardzo ci dziękuję za odpowiedzi na te pytania. Marzenie. Ja również dziękuję. Zbyszek partnerował, państwo Mireccy po mojej prawej stronie, państwa lewej i państwo Słowek, Ania i Marcin również pięknie tańczyli i udzielili odpowiedzi na te pytania. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy serdecznie. A gdybyście jeszcze mieli wolny mikrofon i mieli coś okazję powiedzieć, pozdrowić kogoś na przykład, to sobyście zrobili sobie. Pozdrawiamy wszystkich żyrardowian i nasze dzieciaczki przede wszystkim. Dziękuję. Gdzie dzieciaczki? Gdzie dzieciaczki wasze? O, za takie owacje piękne, które robią pod adresem swoich rodziców w jakiejś kieszonku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wspaniali jesteście. Dziękuję bardzo. Wszystko gotowe? Tam? Halo niebiescy.